Pierwsze pytanie jest zawsze najtrudniejsze, to uważaj. Przedstaw kolegów. Dariusz Stanisławski, saksofon altowy, Rafał Różalski, kontrabas, Kasper Kazimierski na perkusji. Skoro dzisiaj nagrywamy takie rozmowy z Wizją, to wydaje mi się, że kilka informacji należy powtórzyć dla tego wywiadu, żeby to był taki bardzo oficjalny i też wyznaczający jakby kierunek działalności tego zespołu. Skąd wziąłeś chłopaków? Jak to się stało, że się spotkaliście i dlaczego z nimi postanowiłeś się współtworzyć i grać swoją muzykę? Spotkaliśmy się ponad 2 lata temu. Zaczęliśmy razem grać w klubie Kij w Łodzi. Ja zacząłem organizować we wrześniu 2016 roku, zacząłem organizować jamy instrumentalne. No i chciałem znaleźć właśnie jakąś stałą ekipę rozgrywającą, która byłaby na miejscu. Darek właśnie zaczął wtedy studia. Kacper, z Kacperem znamy się już bardzo, bardzo wiele lat, jeszcze ze szkoły muzycznej. Poznaliśmy się w pierwszej klasie gimnazjum. I Rafała jakoś, tam nie wiem, ktoś chyba nie mógł, ja zadzwonię do Rafała, tak nigdy nie graliśmy razem, byłem taki trochę przestraszony, bo jakby Rafał był takim naprawdę mistrzem gdzieś dla mnie i ja stwierdziłem, że dobra, zadzwonię, może będzie chciał zagrać. No i przyjechał, zagraliśmy jakby od razu, czułem na scenie, że jakby od razu była chemia, od razu zaczęliśmy razem grać. No i już właściwie taki skład został i przez 2 lata właściwie prawie, że tydzień w tydzień graliśmy regularnie. No i już po bardzo jakimś niedługim czasie zaczęliśmy odchodzić od standardów, które wykonywaliśmy. Wtedy już się nazwaliście? Już mieliście nazwę zespołu? Nie. Jeszcze nie mieliśmy nazwy. Nazwa, pomysł w ogóle grania swojej muzyki po roku się pojawił. Pojechaliśmy na konkurs Jazz Contest, Azoty Jazz Contest w Tarnowie. W 2017 roku, też jakoś na ostatnią chwilę wysłaliśmy tam zgłoszenie, wszystko oczywiście w jakimś wielkim bałaganie było i pojechaliśmy na ten konkurs i udało nam się tam zdobyć nagrodę Grand Prix i wygraliśmy właśnie pieniądze na nagranie płyty debiutanckiej. I potem w lipcu, właściwie pod koniec czerwca napisaliśmy materiał i pojechaliśmy do studia na samym początku lipca tego roku i nagraliśmy płytę. I wtedy już była nazwa i pomysł w ogóle, co zamierzacie nagrać, tak? Dokładnie tak. Czyli w lipcu 2018 roku powstał tak naprawdę z nazwą ten zespół. Od września 2016 istniejemy bez nazwy. To jaka jest nazwa tego zespołu? Entropia Ensemble. Okej, jeszcze do nazwy wrócimy, ale to już na zakończenie rozmowy. Myślę, że nie śmieją się z ciebie, tylko po prostu sympatii po prostu do tego, co mówisz, prawda? I przyjmują twoje słowa jak wyznaczniki. Ale po części słuchając płyty, a przede wszystkim kiedy oglądam was i słucham na scenie, to tak sobie myślę, no na ile rzeczywiście to wasze spotkanie musiało kiedyś wcześniej czy później naturalną drogą dojść do skutku. Bo tak się zdaje, że jesteście dosyć podobnymi osobowościami, chociaż inspiracje macie przeróżne i naprawdę podejrzewam, nasłuchaliście się różnej muzyki i stąd wynikają też dźwięki, które gracie. Ale osobowościowo to jesteście do siebie bardzo podobni, albo przynajmniej są zbieżne rzeczy. Mogę się mylić bądź nie, no to teraz zaprzeczamy albo potwierdzamy temu, co ja myślę o waszym zespole. No każdy na swój sposób jest trochę szalony. Jesteśmy niby dorośli, ale tak nie do końca. Lubimy pogubkować, lubimy sobie śmiesznie pogadać. I tak samo w graniu. Jakby robimy to na poważnie, ale też czasami mamy głupie pomysły i każdy koncert, każda próba jest inna. Wychodzi to wszystko, jak wychodzi na bieżąco. A myślę też do tego, odnosząc się, co teraz mówisz, że z każdym kolejnym momentem dojrzewacie i wydaje mi się, że jesteście bardziej dojrzali niż metryki w waszych dowodach osobistych. Tak przynajmniej odbieram muzykę, którą gracie. Marcel tutaj kiedyś mi opowiadał o tym, jak w ogóle komponuje, jak tworzy swoją muzykę. Ja mu mogę powiedzieć, że coraz bardziej skłaniam się ku takiej postaci melancholika, romantyka, że to w nim coraz bardziej lubię. W tobie na przykład lubię te mocne akcenty, kiedy melodię mi pokazujesz bardzo mocno, ale nadal jest to ta piękna melodia, którą w sposób subtelny także można by było zagrać. Nie jest tak, że się też zmieniasz? Ty tego nie odczuwasz, że ten skład daje ci taką możliwość? Tak, to prawda. Od kiedy zacząłem grać z chłopakami,
zacząłem trochę inaczej myśleć w graniu, trochę inaczej grać, brzmieć i mieć inne pomysły. Chłopaki jakby otworzyli mi głowę na muzykę i... Co się zmieniło tak naprawdę w twoim podejściu do muzyki? Znaczy jakby otworzyłem głowę i poszerzyłem trochę horyzont. Na początku grałem jakby taki bardziej tradycyjny, mainstreamowy jazz. I tak jakby trochę bałem się grać free. Ale z każdym koncertem jest coraz lepiej, mam nowe pomysły i pomaga to także w graniu jakby tradycyjnym. Tak, na pewno tak. To też zauważam. Właściwie z tym samym pytaniem idę do was. Co się w was zmienia? Bo ten skład, nadal twierdzę, pozwala się rozwijać niesamowicie. Pozwala poszukiwać przede wszystkim niesamowicie. No i tutaj sobie porozmawiajmy o tych twoich poszukiwaniach, bo pamiętam kilka rzeczy, które zagrałeś wcześniej, prawda? Jesteś już chyba innym muzykiem zupełnie. Kurczę, nie wiem, pewnie tak. Mhm. Czy jestem innym muzykiem? Nie, no na pewno, to z każdym dniem to się zmienia. Jeszcze mamy to szczęście jeszcze być na tyle młodzi chyba, że co tydzień może być inaczej zupełnie i zupełnie inne założenia mogą wchodzić w grę. Ale to fakt, że to zaczęło się, moja zmiana też zaczęła się mniej więcej razem z zaczęciem grania w tym zespole. Zasugeruję tutaj, że melodyka tego wszystkiego, co robicie, wpływa na ciebie, że jakoś wcześniej poprzednie materiały, które grałeś z różnymi ludźmi, nie otwierały ciebie aż tak bardzo na samą melodię. Też jesteś romantykiem, wiesz. O nie, to nie. To zupełnie nie, ale to, ta melodyczność, ale tu teraz to się pochwalę się tylko, że zacząłem studia teraz w Danii. Tak. I ta melodyczność, która to jest związana chyba jakoś z naszym regionem i z tym, w sensie z Polską i w ogóle z jakimiś takimi wschodnimi rzeczami, że melodia u nas jest zawsze na podstawowym, jakby głównym założeniem, że to jest zupełnie inne niż na Zachodzie, gdzie bardziej stawiają uwagę na rytm, stawiają tam na większy nacisk. Tak, my gramy bardziej melodycznie. To i prawda. To zauważyłem, można to zauważyć w kontekście. To prawda, ja sobie oczywiście zażartowałem, że widzę w tobie tylko i wyłącznie romantyka, albo tak silnego romantyka, bo z drugiej strony też nie możesz mi powiedzieć, że czegoś takiego romantycznego tam nie ma, bo jest to w tych melodiach i też musisz to odszukać jako muzyk. Nie, taka jest prawda. Natomiast pomimo tego żartu to twierdzę, że też bardzo często mogłeś siedzieć tak jak siedzisz, odpoczywasz nie, już po wstępie. Nie, tak uśpiałem, a teraz tak próbuję się rozluźnić. Rozluźnij się. Twierdzę, że też potrafisz jakby delikatniej traktować muzykę niż kiedyś, że jakiś taki, nie wiem, może bunt młodzieńczy nawet w tobie już przechodzi, więc też nie mów mi, że nie dojrzewiesz. Nie, na pewno. To też chodzi pewnie o panowanie instrumentu. Na pewno w waszej muzyce nie chodzi o właśnie ten bunt, przynajmniej ja to tak nazwałem, prawda? Mhm. Nie chodzi o jakąś anarchię w muzyce, wręcz przeciwnie, o jakieś ułożenie, nawet jeżeli będziemy mówić o harmoniach z kolei, a nie melodiach. Nie mam racji w tym akurat teraz, bo już powoli przechodzimy także na rytm i inne takie rzeczy? Ja oczywiście uważam, że jest w tym racja, dlatego że jakby utarło się takie patrzenie na różne schematy muzyczne, na ten ład, na ten porządek w muzyce, z którym my nie do końca się zgadzamy i po prostu staramy się pokazać, że może być to... Że może być inny ład, bo to jest ład na to. Dokładnie. Dokładnie, okay. Że może być to po prostu w inne emocje, a może po prostu w inne jakieś pomysły może by to zostać ten ład ubrany. Słuchaj, to jak ten ład układacie? Jak to się dzieje? Jak następuje proces szukania czegoś takiego u was? Proces szukania myślę, że następuje bardzo naturalnie, czyli tak jak już Marcel wcześniej wspomniał, gramy ze sobą w tym momencie już praktycznie 3 lata, czy to w sytuacjach jam session w Łodzi, czy trasy koncertowej, którą niedawno zagraliśmy. I sami na tej trasie przekonywaliśmy się, jak po prostu z koncertu na koncert jesteśmy więcej rzeczy, które są niezaplanowane, improwizowane, zagrać w sposób spójny dla nas wszystkich. I jakby z większą łatwością łapać myśli drugiego muzyka i wspólnie je jakoś realizować. Myślę, że ten proces nadal trwa, bo patrzę także na swoistego rodzaju, nawet jeszcze nie nazwę minimalizm, chociażby w twojej grze, ale taką selekcję dźwięków. Myślę, że z wielu rzeczy rezygnujesz bardziej, niżeli dokładasz już do pomysłu wstępnego, czy też bazowego.
To jest też tak, że jednak cały czas gdzieś, przynajmniej u mnie, ale myślę, że u wszystkich członków zespołu ta baza mainstreamowa jest i będzie zawsze. I tak też staram jakby powoli budować swój język, który wykorzystuję w tym zespole, żeby jednak nie rezygnować z wszystkiego, co do tej pory gdzieś tam poznałem i grałem, tylko żeby spróbować to przełożyć na nowy grunt, na nowe pole. Może właśnie stąd ta selekcja, jak powiedziałeś. No też swoistego rodzaju ciekawym zadaniem jest dla ciebie barwa, delikatność bądź siła tej barwy, bo jednak musisz reagować na poszczególne dźwięki, które dają bardzo wysublimowane melodie. A u ciebie jak ten proces powstawania tego, co grasz, w tej chwili przebiega? Proces jest, tak jak powiedział Kacper, naturalny, że w sensie nie... Najpierw działamy, później dopiero obserwujemy, co się dzieje. Tak naprawdę z tego, co nam się wyprawia tutaj, jak gramy, to była selekcja po tym, jak już to zagraliśmy, że o, to było fajne, to zostawmy, albo pomyślmy o tym, bo też ciężko, bardzo, nie ciężko, tylko bardzo kiepsko byłoby, gdybyśmy ustalali teraz dokładnie, jak ma być. Ale słuchamy wcześniejszych koncertów i próbujemy budować to, co znajdujemy w sobie samych dobrego. To nie jest tak, że założyliśmy, że będziemy tak brzmieć. Czyli to trwa tak naprawdę. A płyta w takim razie czym jest? Płyta jest bazą. Mhm. Teraz nazwałbym ją bazą. Że w sensie na trasie koncertowej każdy koncert, każdy dzień przynosił nam nowe, zupełnie różne rozwiązania. Płyta jest bardziej zwięzła, bardziej podaniem wszystkich melodii. Jest, trochę bym powiedział, że płyta jest... bardzo jest tematem, a to, co robimy na koncertach, to są wariacje. Okay. Tak, bo bardzo, bardzo różnie też to wychodzi. Też tak to przyjmuję, słysząc, jak gracie, czy to w klubie, czy tak. Tutaj chociażby. Z tobą się zgodzę co do selekcji, z tobą co do polskości pewnych melodii. A możesz dokładać jeszcze tego swojego grania więcej? Oni ci pozwalają, czy to już jest... Oni właśnie... Momencik, panowie. Pozwólcie mu się wypowiedzieć. Ja widzę, że ty, wiesz, prawo głosu ci zabrali. To jest tak, że chłopaki jakby właśnie... Ja ci powiem, ty mało grasz, wiesz, bo Marcel mnie prosił, żebym recenzję waszej płyty napisał, nie? No zaraz, za moment będzie, to zaczynamy już powoli właśnie. To dlaczego tak mało grasz na tej płycie? Mało gram na płycie? Znaczy jakby daję też chłopakom, no ja nie chcę cały czas, kurczę, grać na tym saksofonie, tam trąbić w kółko, żeby, chodzi o to, żeby w tej muzyce była taka przestrzeń, oddech, po prostu gram tam, gdzie czuję się... Że czuję, że to jest ten moment, żeby grać po prostu. To są twoje decyzje rzeczywiście, że w tym momencie grasz? Tak, no to oczywiście nic nie jest ustalane z góry, że gdzie kto ma grać. Po prostu czuję, że nie wiem, wtedy sobie zagram i wtedy jest odpowiedni moment i tak jak to czuję. No. To się dzieje na bieżąco. A co do tej... I wrócę do tego pytania, od którego zacząłem, wracając z kolei tutaj do ciebie. Czy dokładasz jeszcze tego saksofonu? Bo że zmieniasz go, to już słyszę na koncertach, ale czy go dokładasz? Czy szukasz nowych form, prawda? Czy w tej samej melodii potrafisz odnaleźć jeszcze jedną warstwę? Bo tak mi się przez moment zdawało, że nawet jest coś takiego w tobie, a później się zatrzymywałeś, zdając sobie sprawę, że są punkty stałe tych utworów, że oni się też nie mogą na scenie zagubić. To jest tak, że chłopaki w ogóle generalnie nakręcają mnie, żebym grał trochę nowocześniej, inaczej, żebym próbował cały czas. Bardzo jestem im wdzięczny za to i jakby słucham ich komentarzy, doradzają mi, jestem bardzo szczęśliwy z tego i jakby... Nie, ale zaczekam, wyśmiejcie się. Nie, ale serio otwieram się na muzykę i jakby z każdym graniem rozumiem to dokładniej i cały czas poszukuję. Oczywiście gram też standardowo, po staremu. Jasne. Jakby nigdy nie zrezygnuję z grania takiego starego, ale jestem otwarty na różne gatunki, na różny styl grania i jakby jestem wdzięczny chłopakom za to, że też nakręcają mnie do takiego poznawania
nowego grania. No wam wszystkim chyba bliżej do czegoś takiego niż do awangardy jakiejś, to trzeba przyznać. Przynajmniej w tym zespole, żeby to było jasne, prawda? Natomiast o ile przedtem zaczepnie tutaj mówiłem o romantyzmie, to ty jesteś na pewno romantykiem i nie możesz mi tego zaprzeczyć. Nawet ci na to nie pozwolę, więc przyjdę już do Marcela. Wiesz, Marcela, co? Prawdę mi opowiadałeś w takim radiowym wywiadzie, kiedy sobie rozmawialiśmy o nagraniu tej płyty. Jak słyszę, właściwie oni potwierdzili to wszystko. Ale wiesz, że się zmieniasz pod ich wpływem, że teraz już usłyszałem trochę innego pianistę, kompozytora również trochę innego i powiem ci więcej, nie kłamałem mówiąc, że coraz bardziej mi się podobasz ten spokojny, romantyczny, spokojny, znaczy nie grający wolno, żeby było jasne, niż ten mocny, wiesz, próbujący jeszcze jakimś krzykiem coś mi powiedzieć. Ty chyba tego krzyku już coraz mniej potrzebujesz. Znaczy, to nie jest tak, że mniej go potrzebuję. Może po prostu w jakiś inny, w inny sposób go wyrażam. Mam też jakieś na przykład inne zespoły, w których mogę jakby się w bardziej krzykliwy sposób wyrazić. Okay. Ale tutaj jakby jest absolutnie, jest to dla mnie bardzo, bardzo wyjątkowy zespół i wydaje mi się też, tak troszeczkę chciałem do tego wrócić właśnie, że jak Darek mówił, że on się bardzo rozwija, bardzo otwiera, jakby, że słucha naszych rad, to jakby też przy tym, że to nie jest tak, że my bardzo chcemy go zmieniać, że naprawdę bardzo ważnym dla nas jest jakby też jego właśnie korzeń, ta jego naturalność właśnie, to inne po prostu, czym ta melodyka, po prostu ta polskość jego, ta taka prawdziwa, najprawdziwsza polskość w tej melodyce, to jest coś, czego ja się też od Darka cały czas bardzo dużo uczę i bardzo mnie to otwiera, ponieważ bardzo przemawia to do mojego romantyzmu, ponieważ jestem absolutnie romantykiem i sentymentalistą. Teraz ty mnie wyprzedziłeś, żebym już czasem ja tego nie powiedział, dobrze. I bardzo mi się to podoba właśnie, że ja mogę się otwierać na coś takiego, że jakby absolutnie jakąś taką najprawdziwszą część siebie mogę po prostu wyzwalać, otwierać w zespole, w sztuce, w muzyce i jakby robię to z naprawdę moimi najbliższymi przyjaciółmi, których uwielbiam, naprawdę bardzo lubię z nimi grać i bardzo mi się podoba cały ten proces jakby od tych ponad 2 lat, jak to idzie, jak to wszystko się otwiera, jak wszyscy gdzieś się tam rozwijamy, otwieramy, zmieniamy. Wszystko. To jest cały czas... Zaraz będziecie mi odpowiadać na pytanie, co dalej z wami, z waszym zespołem, z waszą muzyką i czy kolejne płyty, to powiem, jeśli pytacie mnie, co sądzę o waszej płycie, to zgodzę się, że jest to fajna baza do tego, żeby grać i żeby ta muzyka na żywo brzmiała znakomicie. Ona chyba naprawdę nabiera na sile, ale nie chodzi mi tylko o moc grania, ale na sile w sensie również tego, co wytwarza z moją wyobraźnią, z moim rozumieniem muzyki. Bardzo się z tego cieszę. I choć nie jest doskonała, to nie oznacza, że nie gracie doskonałych dźwięków, które sobie odbieram. A to, że jest niedoskonała, cieszy mnie, bo to jeszcze macie bardzo dużo do pracy, do rozwijania siebie i do rozwijania mnie w takim razie jako słuchacza. Jeśli będę chciał się także w dalszym ciągu rozwijać. I to jest dla mnie taki... To jest dla mnie taki etap. No a z płytą bardzo ciekawie się dzieje, kiedy jej słucham, ponieważ powiem szczerze, rzadko to się zdarza. Nie muszę chodzić na wasze koncerty, żeby za każdym razem odbierać waszą muzykę inaczej. Tak jakbym był na kolejnym koncercie, już słyszał trochę inaczej, czy z innej strony. Zagraliście po prostu dużo rzeczy pomiędzy dźwiękami. I to jest dla mnie wartość, bo to oznacza, że będziecie się rozwijać. Postanowiłem połączyć moją recenzję z wywiadem z wami, gdyż mi to ułatwia zadanie. Nie muszę tyle godzin ślęczeć nad tym. Co będzie? Dobrze. Ale proszę do autoryzacji, żebym sprawdził. Zwłaszcza błędy ortograficzne. Chciałbym w takim razie rzeczywiście spytać bardzo poważnie, co się z wami będzie działo dalej. Na pewno będą następne płyty. A oni też będą komponować, czy tylko twoje kompozycje będą? Nie, będą. Komponują właśnie. Chodzi o to, że też właściwie dzisiaj akurat wybraliśmy taki zestaw tych utworów, że... Nie, okej, ja wiem, że komponują, tylko chciałem ich wzruszyć, żeby jeszcze bardziej komponowali. Ale ja też mam właśnie wielką nadzieję, że tak będzie. Darek napisał bardzo piękną balladę na naszą płytę. Kacper też napisał bardzo, bardzo, bardzo piękny utwór. Zupełnie inny. Bardzo mi się podoba też, że jakiś taki naprawdę... Wszystkie te utwory są bardzo, bardzo, bardzo różne od siebie. Jakby bardzo różne rzeczy możemy w nich pokazywać. Każdy ma gdzieś jakieś takie bardzo ciekawe zakątki swoich wyobraźni, które cały czas mam wrażenie, jakby poznajemy w sobie. I jakby to też skłania mnie do takiego czegoś, żeby też namawiać właśnie chłopaków, żeby to kiedy będzie kolejna płyta? Ja myślę, że w przyszłym roku.
Okej. No i później. Okej. Przyjmuję do wiadomości. Przyjmuję to jak obietnicę. Wszystko jest nagrane, tak? Panowie. Tak jak na koncercie. Uwaga. Już jestem. 3, 4, panowie. Dziękuję bardzo. Dzięki.